Parokrotnie już w naszych programach pokazywaliśmy ludzi, którzy swoją pasję, swoje zainteresowania potrafią również pokazywać w sposób otwarty i ewidentny w naszej lokalnej społeczności, co jednak z tymi, którzy efekty swoich zainteresowań chowają u siebie w domu. Przykładem takiej osoby jest Marek Szymański oraz jego wspaniała i niesamowita kolekcja samochodzików. Witam Ciebie, Marku. Witam, witam. Skąd u dorosłego faceta, ustatkowanego, prowadzącego życie rodzinne, właśnie taka faza, żeby się zainteresować tymi malutkimi pojazdami? No, faza była od dziecka właściwie. Kiedyś nie było takich możliwości. Od wielu lat już te zabawki są... zabawki, można tak powiedzieć, są już na tyle doskonałe, że można niektóre traktować jako modele. Zresztą samo modelarstwo też się bardzo rozwinęło i dostęp do tego jest dosyć duży, nie taki jak kiedyś, jak byłem dzieckiem. Więc to jakby tylko czekało w ukryciu we mnie. I parę lat temu w zasadzie to z powrotem wyskoczyło i postanowiłem, że jednak te swoje jakieś tam marzenia zacznę spełniać i właśnie ta kolekcja jest jakby takim małym spełnieniem pewnego marzenia z dzieciństwa. Miałeś w dzieciństwie taki etap, że byłeś zainteresowany na przykład klejeniem modeli samolotów? No tak, jasne, że tak. Każdy z nas, przynajmniej w czasach, kiedy żyliśmy jako dzieci, każdy z nas miał taką fazę. No, popełniłem kilka samolotów, jakiś statek czy dwa. No ale to tak raczej nie byłem na tyle cierpliwy, żeby dotrwać do tego i bardziej te modele dosyć szybko, jednak kartonowe i dosyć szybko się niszczyły, zwłaszcza w rękach kilku czy kilkunastoletniego chłopca. Tak. Co takiego z kolei właśnie jest w tych samochodach, że one bardziej Cię wciągnęły niż chociażby samoloty czy na przykład pojazdy militarne? Czy się to dużo z tych samochodów, bo to generalnie moja kolekcja opiera się na kolekcji kultowych aut PRL-u. No i dużo tych pojazdów jakby pamiętam właśnie z dzieciństwa. No, nie wszystkie teraz jakoś przetrwały próbę czasu, praktycznie mało który, ale no, jedynie jako eksponaty, tak? Ale tak naprawdę no to no, tak po prostu wyszło. No. Mówisz tutaj o kolekcji kultowej auta PRL-u, ale Twoja kolekcja wybiega również poza te typowo PRL-owskie pojazdy. Tak, no mam pierwsze auto produkowane seryjne, czyli Ford AT. Chyba najstarszy model, to gdzieś model jest oczywiście z czasów współczesnych, natomiast samo auto zaczęło powstawać w tym 1908 czy 6 roku, więc to taki najstarszy, jeśli chodzi o sam pojazd, którego jakąś tam replikę mało mam. Z współczesnych raczej mnie to tak nie ciągnie, bo te auto też takie niektóre są brzydkie, powiedziałbym, mało futurystyczne, jednak te kanciaki są jednak, no czuję do nich większy sentyment. I dlatego opieram to na niekoniecznie na kultowych autach PRL-u, ale na autach, które no gdzieś tam nawet ze czasów PRL-u kończyły swój żywot jakby. Tutaj na stoliku to jest tylko taka namiastka Twojej całej kolekcji, ale wiem, że masz na pewno u siebie takie pojazdy, które są tak jakby jej esencją. No jest kilka, tak tutaj chociażby ten pojazd, który sam w sobie jest piękny, a do tego jeszcze wykończenia tego modeliku są dodają mu jeszcze większego uroku i ona też na pewno robi wrażenie. No myślę, że poza kilkoma modelami, to każdy z nich jest jakąś esencją. Na jak przybywały, to każdy z nich na swój sposób mnie cieszył i,
To chyba każdy jest, mogę powiedzieć, młody, to jest esencja tej kolekcji. Dodatkowy jakiś element, który składa się w całość. Gdybyś był posiadaczem takiej zaczarowanej różdżki i mógł jeden z tych pojazdów dotknąć i zamienić go w prawdziwy, to jaki by to był? Oj, no nie wiem. No myślę, że tutaj chociażby ten Mercedes, który stoi, nie wiem, który to jest rocznik, ale kojarzy się jakby z moim, jednym z moich ulubionych seriali, z serialem Zmiennicy. Nie wiem, bardzo lubię Forda Escorta. Taka sympatyczna sylwetka. No, modelik też jest bardzo sympatyczny. Także tutaj, nie wiem, może coś z aut właśnie polskich, no nie wiem, Polones, mam Syrenę Sport, która notabene nie została dopuszczona do produkcji, więc może właśnie tą Syrenę. Właśnie, bo teraz w dzisiejszych czasach tych współczesnych polskie pojazdy, polskie auta już z jednej strony są na wymarciu, a z drugiej strony są cały czas niedoceniane. Tak. Kiedyś przeglądałem na Allegro. Chciałem zobaczyć, ile takie autko może kosztować stare, no bo nie sądziłem, żeby ktoś opłacił takie duże ceny. Jednak spojrzałem, że Syrenka to dosyć w ciekawej wersji kosztuje 600 zł, to byłem w szoku. No, jak się doczytałem, to się okazało, że to wynajęcie na godzinę tyle kosztuje. Także no, polskie pojazdy, jeśli chodzi o te stare pojazdy, to no nie wiem, niektóre są na pewno długotrwałe. Czy w Polsce te pojazdy są doceniane? No, myślę, że teraz tak. Tym bardziej, że tych polskich pojazdów obecnie produkowanych nie ma, więc na pewno ten polski Fiat, czy Polones, czy Syrenka cieszą nas o tyle, że były produkowane w Polsce i to były nasze pojazdy. Tak? Wiem, że ta kolekcja i ta pasja również wiąże się z tym, że zachęciła cię do tego twoja żona. No tak, to było parę lat temu. Pytała się mnie uporczywie, co chcę na urodziny. Nie chciałem nic specjalnego, ale akurat napotoczyła się reklama kultowych aut PRL-u, start kolekcji, i powiedziałem, że chcę akurat model Warszawy M20 jako pierwszy miał być w kolekcji i po prostu zażyczyłem sobie. No i tak już gdzieś tam w głowie zaczęło mi się właśnie odradzać to wspomnienie z dzieciństwa, to marzenie. No i tak jak zacząłem się wciągać, to zacząłem nabywać sam już poza samą kolekcją modele, więc tutaj jakby już tak żona była na pewno jakby przyczyną tego, że wystartowała ta kolekcja u mnie, no ale to już raczej wpływu nie miała na to. Generalnie już od ilu lat powstaje twoja kolekcja? Od 2008 roku, także to już parę ładnych lat. Zrobiłem się około 300 modeli. Może to nie jest jakoś imponująca liczba, no ale jednak trochę ich zaczyna się robić i jest dosyć ciasno na półce. Myślę o jakichś pewnych zmianach, ale to i tak trochę jednak przez te kilka lat, gdzie miałem okresy większej i mniejszej potrzeby kupowania nowych modeli, to też się wiązało też i z finansami, tak? ale mimo wszystko tak to właśnie się jakoś rozwija samo, bez jakiegoś tam sztucznego napędzania. Trwa tyle, ile trwa. Myślę, że jeszcze nie zawieszam tego wszystkiego, nie pakuję do kartonów. Na pewno jeszcze nie rezygnuję z tej kolekcji. Właśnie, bo z kolei żona nie wyrzuca sobie teraz, że cię do tego zachęciła, bo nie wiem, większym uczuciem darzysz w tej chwili samochodziki niż ją? Nie. Czasami staram się regularnie je czyścić, bo to jest jednak żmudna praca, odkurzenie tych modeli. Nie zawsze mam czas, bo to jednak
jest pracochłonne i czasochłonne. Nie zawsze mam czas i no, czasami wyglądają tak, jakby były zapomniane, ale staram się też w miarę regularnie, no ile się da, właśnie nie zapominać o nich. No, że o nie, nie zapominam na co dzień, więc myślę, że nie powinno mieć pretensji. No, myślę, że tym bardziej słyszę właśnie tą deklarację, że jednak dalej będziesz tą pasję kontynuował i tym bardziej o niej samej też nie zapomnisz. Ja chciałem też Cię z kolei spytać, bo wielu kolekcjonerów utrzymuje kontakty z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach. Czy również tak jest w Twoim przypadku? Miałem taki moment, że dosyć dużo na Allegro. Chociażby przeglądałem tylko i kontaktowałem się z kolekcjonerami, którzy na Allegro no, handlują, można powiedzieć. Miałem kilka takich kontaktów, nigdy na takich zjazdach nie byłem, chociaż gdzieś tam zawsze w planach miałem takie coś. Myślę, że to prędzej czy później to takie coś powinno się wydarzyć w moim życiu i myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Ja wiem, że takie zloty kolekcjonerów się odbywają gdzieś tam, gdzie się zjeżdżają, wymieniają, sprzedają, kupują i też to jest fajne. Czy są jeszcze jakieś pojazdy takie w sferze marzeń, które chętnie widziałbyś w przyszłości w swojej kolekcji? No tak. Dopiero niedawno w kolekcji kultowych aut PRL-u pojawiło się pierwsze Volvo. Volvo dla mnie to był taki symbol wielkości, ale też takiej trwałości, solidności. No i myślę, że tutaj kolekcja aut powinna się rozrosnąć. Jest już jakiś zaczyn, jest pierwsze Volvo, myślę, że to pociągnie dalej. Bo te auta też jakoś mnie fascynowały się, oprócz tego, że te, mówię tych starszych, to są bardziej właśnie takie, no mniej opływowe, tak, ale jednak one są jakoś tam, ta stylistyka jest mi bliska. Tych kęciatych aut. A Volvo one mają właśnie co ty do siebie, że takie były bardzo, bardzo kęciate. Moim zdaniem samochód jest dobrym miejscem na słuchanie muzyki? No myślę, że tak, na pewno. A wiesz zapewne dlaczego pytam, bo wiem, że również oprócz tego, że zbierasz samochody, to Twoją pasją jest właśnie muzyka. Dlaczego właśnie akurat ta muzyka, która nie jest tą popularną, puszczaną w radiu czy w telewizji? Ja nigdy nie chciałem podążać za modami. Była kiedyś może moda na słuchanie muzyki metalowej, we mnie to już jest ponad 25 lat. Tak jak obliczyłem sobie, to okazało się, że ćwierć wiecze ta muzyka metalowa we mnie już siedzi. Zakorzeniła się dosyć mocno, bo też nie zawsze jest czas, żeby sobie czegoś nowego posłuchać. No, radzę sobie, tym bardziej, że tych starych albumów jest tak dużo i tak dobrych, że to nie trzeba ciągle nowego coś kupować, żeby nawet w starych, przesłuchanych już wielokrotnie płytach odnaleźć coś fajnego, coś nowego. A co Cię kręci w tych ciężkich i ostrych brzmieniach? No wbrew pozorom nie słucham tylko ciężkiego brzmienia, aczkolwiek kręcą mnie też właśnie takie smaczki jakieś, typu partie klawiszowe czy smyczkowe. No. Nie jestem jakimś fascynatem czy takich formacji jak Nightwish chociażby, czy tym podobne, no, które opierają swoje utwory na pewnych takich wariacjach. No, wolę bardziej tradycyjny też model, ale takie zwolnienia, jakieś takie krótkie przerywniki czasami, to naprawdę potrafią, takie chwile potrafią wrzucić na mnie spore emocje.
to jest fajne. Cały, jako, muzyka metalowa jako całość jest dla mnie czymś naprawdę wspaniałym, wielkim i potrafię na nią odpowiednio reagować. Lepiej ci się słucha muzyki ze zwykłej MP3 czy starego, dobrego kaseciaka bądź płyty winylowej? No, jeśli chodzi o mój magnetofon, to w tej chwili CD padło, więc czy to zwykła płyta, czy MP3, to absolutnie nie wchodzą w grę, ale natomiast kasety owszem, mam ich sporą kolekcję, więc to też często je odświeżam i przesłuchuję oczywiście, bo cóż tu robić. Bogatą kolekcję nagrań, dosyć bogatą kolekcję zinów, czyli podziemnych czasopism muzycznych związanych ze sceną metalową. Można powiedzieć, że stałeś się również częścią tej polskiej sceny metalowej podziemnej. Czy czujesz się tą częścią i czy czujesz się właśnie jako twórca właśnie jej sposobu funkcjonowania i tego, co się na niej dzieje? No nie zupełnie. Może był taki czas, że chciałem albo zaczynałem się czuć częścią tego właśnie poprzez tworzenie zina. Ta scena jest taka dosyć hermetyczna i nie zawsze pewne zachowania mi pasowały. Ja w tym momencie zerwałem jakieś kontakty z ludźmi z tak zwanego podziemia metalowego, głównie przez swoją kontuzję. Byłem uziemiony przez 2 miesiące, w gipsie leżałem i ten moment zaważył, że przestałem. Kilka płyt, jeszcze niedawno przyszła płyta ze Szwajcarii, zdaje się, zespół, powiedzmy kasety i z prośbą o jakąś recenzję. Myślę, że ta recenzja się ukaże, nie deficyzm zina, a hammerfist, tak, u kolegi z Kętrzyna, którego jakby zaraziłem tym. No, wiem, że on się zbiera do składania tego zina. Ziny mają to do siebie, że są bardzo nieregularne. Ja starałem się tak średnio co pół roku zbierać. Dosyć opasłe te rzeczy wychodziły mi, jeśli chodzi o treść. No, pewnie nie wszystkim się to podobało, nie wszystkie wywiady czy recenzje były odpowiednio przygotowane, ale starałem się zawsze przedstawiać zespoły takie mniej znane, nie uderzać po takich bardziej znanych właśnie formacjach. Częściej właśnie do mniej znanych i kilka zespołów, można powiedzieć, jakby dzięki mnie zainteresowało się po prostu ludzie, koledzy, którzy tworzyli też inne tego typu pisma, interesowali się po prostu kilkoma zespołami, które ja jakby wygrzebałem i myślę, że tutaj to była naturalna kolej rzeczy, bo ja też korzystałem z takich grzebków, które z kolei inni koledzy odnajdywali, takie perełki się czasami zdarzają do tej pory w polskim podziemiu metalowym. Jest bardzo hermetyczne. Ja w tej chwili wypadłem z tego obiegu, no ale muzyka metalowa jest czymś tam ze mnie cały czas zakończeniona i to tak może bardziej niż ta kolekcja aut, która jest dopiero od niedawna, metal cały czas jest we mnie od 25 lat. Kolekcja zaledwie kilka, więc tutaj myślę, że... Ja chciałem Cię jeszcze na zakończenie spytać tak bardziej filozoficznie, czym dla Ciebie jest pasja? Co dla Ciebie oznacza to pojęcie? Oj, nie znam definicji pasji tak naprawdę. No to jest cząstka, mi się wydaje, cząstka człowieka jakaś tam, zainteresowanie jakieś, które jest w nas mocno zakorzenione, bo są pasje, powiedzmy, takie na zbieractwo albo na podróże, które no nawet jeśli człowiek nie ma, powiedzmy, możliwości podróżować, a jego pasją są, powiedzmy, podróże, tak, no to nie można powiedzieć, że pasji nie ma, wydaje mi się.
to jest jakaś cząstka, która jest bardziej lub mniej aktywna, ale w nas gdzieś jest.